Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj będę miał coś dla graczy. Będzie to jednocześnie recenzja, ale i można to podciągnąć pod zestaw gracza, ponieważ będę recenzować dla Was zestaw Hama Urage 3 w 1, czyli zestaw zawierający klawiaturę membranową, niepodświetlaną, podkładkę średniej wielkości pod myszkę miękką materiałową i myszkę optyczną, za to myszkę podświetlaną i bardzo, bardzo fajną. Ta myszka jest zdecydowanie moim ulubionym elementem zestawu, natomiast ceny tego zestawu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zobaczycie w tej recenzji dokładnie te sprzęty, zobaczycie też jak poradziły sobie w testach syntetycznych i praktycznych. A tymczasem zaczynamy. Tak więc przed nami niesamowity zestaw gracza Hama Urage 3 w 1. Niesamowity może nie dlatego, że jest to sprzęt jakiś niewiarygodnie zaawansowany technologicznie, ale na pewno zestaw fajny i zestaw w bardzo przystępnej cenie. Za chwilę opiszę Wam po kolei wszystkie urządzenia, przedstawię Wam ich zalety, podstawowe cechy, oczywiście też wady, jeśli takie występują, i też będzie część testowa, część praktyczna, gdzie dowiecie się, jak te sprzęty sobie poradziły faktycznie w testach. Zaczniemy sobie najpierw od instrukcji, która bardzo fajnie pokazuje ten cały zestaw. Mamy też wkładkę w języku polskim, więc wszystkiego się dowiemy. A w głównej instrukcji mamy tutaj bardzo fajnie wszystko rozpisane, chociażby zawartość zestawu. Widzicie, że mamy narzędzie, mamy wymienne tutaj nakładki na klawisze, czyli mogą być albo te takie niebieskie, jakie są w tej chwili fabrycznie założone, które po prostu uwidaczniają nam te klawisze gamingowe, ponieważ klawiaturka nie jest podświetlana, ale nie przeszkadza to w niczym. Możemy sobie założyć albo czarne, albo takie bardziej rzucające się w oczy i mamy specjalne narzędzie do wyjmowania tych nakładek. Mamy też tutaj co nieco o myszce, ma 6 przycisków, 2 przyciski boczne i przełącznik DPI. Wartości DPI przypisane mamy 4. 600, czyli dobra chociażby do CS-a, 1200, moim zdaniem na przykład do pracy w Windowsie, 1800 i 2400. Jeśli ktoś korzysta z wyższych rozdzielczości, to też będzie zadowolony. 2400 moim zdaniem wystarczająco do wszelkich gier. I mamy też specyfikacje, warto tutaj sobie to zapamiętać, iż ta myszka jest całkiem niezła. Pomimo, że częstotliwość próbkowania tutaj nie wynosi 1000 Hz, a jedynie 500, więc mamy reakcję w 2 milisekundy, nie w jedną. Natomiast jest to wciąż wynik dla myszek gamingowych bardzo dobry. Wielu znanych graczy, chociażby Fatality, jak dobrze pamiętam, korzysta właśnie z ustawienia próbkowania na poziomie 500 Hz, jak nawet nie mniejszego. Mniejsza z tym, w każdym razie wielu graczy, chociażby graczy CS-a, gra na 500 Hz. To jest kwestia sporna, temat rzeka, nie będziemy tego tutaj poruszać, wnikać. W każdym razie według mnie ta 500 w zupełności wystarcza do szybkiego, precyzyjnego grania. Sensor oczywiście optyczny, 2400 dpi, to już powiedziałem. Przełączniki pod przyciskami głównymi Omrona, więc wytrzymają około 10 milionów klików spokojnie. 6 przycisków, 4 wartości dpi i przewód 1,8 metra wtyk USB. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy. A teraz, moi drodzy, przyjrzyjmy się tym sprzętom. Zacznę od elementu takiego najmniej pozornego, czyli podkładki. Podkładka Urage Low Sense. Tutaj niestety ten model ma problem z rozprostowaniem się. Trzeba by go po prostu przycisnąć czymś ciężkim na parę dni i byłoby ok. Natomiast podkładka generalnie bardzo fajna, bardzo dobra, jeśli chodzi o wymiary. Jest to podkładka mająca 30 cm na 25 i grubość 3,5 mm, więc podkładka zdecydowanie gruba. Ja Wam pokażę tutaj podkładkę Urage Low Sense, którą po prostu dostałem kiedyś osobno do testów i ją testowałem. I moi drodzy, podkładka po kilku miesiącach jest w bardzo dobrym stanie, pomimo że nie czyszczona zbyt często, nie widać jakichś śladów zużycia, zniszczeń, więc to jest dla niej bardzo dobra rekomendacja. Warstwa od spodu też widać, że troszeczkę już się do tego biurka czepiała, więc jest troszeczkę zużyta, natomiast jak na kilka miesięcy użytkowania podkładka jest w stanie nadal bardzo dobrym, jest po prostu w pełni funkcjonalna. A tutaj, moi drodzy, mamy świeżutką podkładkę, niezniszczoną zupełnie. Jeśli chodzi o przyczepność do blatu,
To jest naprawdę dobra. Jak ona już się ładnie rozprostuje, to trzyma się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o jakość wykonania, zobaczcie, struktura jest jak na taką cenę podkładki bardzo dobra. Podkładka jest jednolita, ma tylko niewielkie powierzchnie tutaj rysunkowe z tym logo, z pazurami, czyli znak rozpoznawczy serii U-Rage i obszywane brzegi, co oczywiście wpływa na jej trwałość. Brzegi się nam nie strzępią, nie rozwarstwiają, po prostu jest to podkładka bardzo trwała. Podkładka Lawson występuje tylko w jednym rozmiarze, więc jest takiej średniej wielkości, więc jak do takiej myszki to podkładka w zupełności wystarczająca. Widzicie, myszka przesuwa się po niej dość lekko. Jeśli chodzi o powierzchnię podkładki, to bym powiedział, że jest to taka hybrydowa, ponieważ nie stawia aż tak mocnego oporu, też daje troszeczkę efektu speed, ale bardziej bym się skłaniał w kierunku podkładki Control. I właśnie Lawson, jak nazwa mówi, podkładka przeznaczona do niskiej rozdzielczości. Natomiast zobaczmy sobie teraz tą myszkę. Zobaczcie, wtyk mamy pozłacany, taki dość duży. Przewód co prawda bez oplotu, ale izolacja jest dość solidna. No i myszka troszeczkę przypomina swoim kształtem chociażby znaną Bloody V5 czy myszkę Hamy, czyli Hama U-Rage Evo. Myszkę, którą testowałem, myszkę, którą bardzo cenię, ale tamta myszka miała cały korpus błyszczącego plastiku. Ta jest w świetnym macie, po prostu wygląda genialnie, jest cała matowa, boki mamy z gumowanego tworzywa, tak samo jak cały korpus, całą górę, więc po prostu jest calutka, matowa i świetnie wykonana. Tu będzie podświetlenie, zresztą już Wam to pokazuję. No i zobaczcie, myszka zaczęła nam fajnie świecić. Te LEDy są takie niewielkie, ale bardzo dodają jej uroku. I teraz, moi drodzy, zmienia nam się kolor, gdyż każdemu kolorowi towarzyszy jedną z czterech wartości DPI, więc przy okazji jest to i dekoracja, i też wiemy, jakie mamy DPI. Logo U-Rage już nie jest podświetlane, ale ok, i tak wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Następnie mamy rolkę, która wystaje niewiele ponad myszkę. Jest dość duża, więc używa się jej w miarę dobrze i działa jako przycisk, ale trzeba ją dość mocno wcisnąć. Natomiast co do przycisków głównych, mamy tutaj przełączniki Omrona, jak powiedziałem, czyli około 10 milionów klików powinno być, przynajmniej te 5, więc tutaj jest ok. I posłuchajcie, jak one pracują. No to już bywają myszki cichsze, bywają też głośniejsze. Tutaj by było, tak moim zdaniem, coś pomiędzy. Natomiast co do wielkości myszki, no to jest średnia. Bo zobaczcie, jak ja położę na niej swoją dłoń, to już moje palce dochodzą praktycznie do końca tych przycisków. I myszka nie jest też zbyt wysoka, jest typowo uniwersalna, nie ma żadnych profilowań na gracza praworęcznego, ale uwaga, jest bardzo wygodna. Mamy tutaj te takie miejsca na kciuk, czy trzymamy lewą ręką, czy prawą, to kciuk się tu ładnie opiera, ładnie się trzyma. I fakt, że mamy tutaj to gumowane tworzywo, zapewnia dobre trzymanie w ręce, dobrą przyczepność po prostu. A myszka nie jest zbyt duża, nie ma profilowania, więc jest to gryzoń świetny, chociażby do Counter-Strike'a, ponieważ w każdą stronę przesuwamy ją z dokładnie takim samym oporem. Dlatego możemy po prostu reagować szybciej w takiej grze. Więc możemy chwytać ją palm gripem. Możemy też sobie zrobić claw gripa bez problemu, bo zobaczcie, spokojnie dotąd te przyciski reagują, nawet tutaj, o, nawet do tego miejsca, tu już jest przełącznik DPI, a one jeszcze klikają. Więc nie ma z tym żadnego problemu, do fingertipa też będzie ok. Dlatego pod względem kształtu i wygody, pomimo że myszka prosta, moim zdaniem świetna, wręcz bym powiedział rewelacyjna. Taka prosta konstrukcja, ale bardzo, bardzo udana. I co do tych dwóch przycisków, jak widzicie, jeden jest większy, drugi mniejszy. Tak trzeba je dość solidnie wcisnąć. Reakcja przycisku jest bardzo fajna, ponieważ konkretnie czujemy jego odskok i to jest fajne. Ten przedni, moim zdaniem, jest troszeczkę lżej wciskalny. Tego trzeba trochę mocniej nadusić, więc czujemy to od razu. Co do ułożenia, jak mam tutaj kciuk, to zobaczcie, bez większego problemu można sobie używać. Po drugiej stronie już nie mamy, więc gracze leworęczni, chwytając w ten sposób, muszą zadowolić się przyciskami już z tej strony niestety. No i rzut oka od spodu myszki. Mamy sensor, ale zobaczcie, też nam się zmienia podświetlenie razem z podświetleniem myszki, więc bardzo fajny efekt też od spodu może to dawać. Jak sobie rzucimy na blat to światło, o, widzicie. Poza sensorem mamy ślizgacze. Ślizgacze są małe co prawda, ale są
dość dobrej jakości jak na zestaw w takiej cenie. Myślę, że tutaj powinny na ładnych kilkanaście miesięcy nawet ostrego grania wystarczyć. Oczywiście ja nie będę miał szans tak długo testować tego zestawu, natomiast robią bardzo dobre wrażenie na podkładkach i też są naprawdę gładkie, śliskie. Więc to by było, moi drodzy, jeśli chodzi o gryzonia, bardzo fajnego, udanego gryzonia, który jest zdecydowanie moim ulubionym elementem tego zestawu, chociaż wszystkie trzy elementy są udane. To mam już opisane, natomiast zobaczmy sobie jeszcze klawiaturkę, która pomimo, że nie jest podświetlana, to jest wykonana naprawdę fajnie. Mamy tutaj logo U-Rage, troszeczkę błyszczącego plastiku, nie za dużo, element ozdobny i bardzo fajnie, że tak to zostało rozwiązane, że nie ma tego więcej. Możemy ją sobie też podłączyć już. Już tutaj się żadnych efektów specjalnych nie spodziewajcie. Mamy tylko tutaj wiadome kontrolki. Nic poza tym. Mamy troszeczkę koloru niebieskiego dla ozdoby i napis Gaming Keyboard. Moi drodzy, ta klawiaturka jest bardzo prosta, ponieważ nie mamy żadnego FN-u, nie mamy żadnych funkcji multimedialnych typu ściszanie, wyłączanie dźwięku itd., itd. Nie jest to tutaj absolutnie potrzebne. To mamy gamingowy układ, czyli duży Enter, długi Backspace, fajną dużą spację i wyraźną czcionkę, wyraźne duże litery, duże cyfry, więc pomimo, że nie jest podświetlana, to nawet jak sobie przygasimy, to zobaczcie, przy słabym oświetleniu wszystko bardzo ładnie widać. I też co cieszy oko, to kształt klawiatury, który jest taki dość prosty, a jednocześnie agresywny, więc osobiście mi się bardzo podoba. Tutaj mamy element gumowany podpórki pod nadgarstki. Ta podpórka jest dość mała, natomiast częściowo te nadgarstki potrafi faktycznie odciążyć. Jest to jakieś podparcie. Natomiast moim zdaniem jest to bardziej element dekoracyjny niż taka pełnoprawna podpórka pod nadgarstki. Kolejna rzecz, czyli klawisze. O antyghostingu porozmawiamy w części testowej, bo tam będzie faktyczny test antyghostingu. Natomiast posłuchajcie sobie, jak te klawisze pracują. Oczywiście membranówka, więc dość cicha. Osobiście mi się na nim bardzo fajnie pisało i całkiem dobrze grało, więc co do tych klawiszy nie mam też większych zarzutów. I jeszcze rzut od spodu. Zobaczcie, mamy elementy antypoślizgowe i uwaga, dwustopniowe podwyższenia. Niestety oba nie gumowane, natomiast sprawdźmy sobie szybko, jak to wychodzi w praktyce. Teraz mamy te najwyższe. I zobaczcie, trzyma się dość mocno, te przednie antypoślizgi trzymają. Teraz zmniejszam do tych małych podwyższeń. Też jest naprawdę nieźle. No i powiem Wam, że najbardziej jeździ bez nich. No dobrze, moi drodzy, prezentacja podstawowych cech, prezentacja sprzętu za nami. Teraz bierzemy się za testy praktyczne, a potem już podsumowanie. I moi drodzy, czas podsumować. Niecałe 200 zł na taki zestaw, moim zdaniem to nie jest dużo.
Co prawda klawiaturkę mamy bardzo podstawową, ponieważ nie jest podświetlana, nie mamy żadnych klawiszy multimedialnych, żadnych klawiszy makr. Klawiatura jest po prostu maksymalnie uproszczona, ale przy okazji dość wygodna, dość fajna, dość cicha. Troszkę kuleje anti-ghosting, jak widzieliście, jednocześnie można wcisnąć od 2 do 5 klawiszy jednocześnie, w zależności od kombinacji, tak więc nie jest to duże jak na klawiaturę gamingową. I w dynamicznych grach może czasami niestety gubić jakieś pojedyncze wciśnięcia. Natomiast co do podkładki i myszki, są to zdecydowanie produkty dopracowane i bardzo dobre. Podkładka bardzo dobrej jakości, wytrzymała, zapewniająca dobrą prędkość ślizgu, a myszka, jak widzieliście, bardzo fajna, wygodna, świetnie wykonana i też funkcjonalna. Pomimo braku oprogramowania, cały zestaw sprawdza się naprawdę nieźle i w tej cenie jest jak najbardziej do polecenia. Jeśli stanie jeszcze o jakieś 40-50 zł, to już w ogóle będzie prawie że jak za darmo. Tak więc to by było na tyle w tej recenzji. Za chwilkę jeszcze podsumowanie, plansza końcowa, a ceny sprzętu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, zapraszam też na mojego Facebooka i zaglądajcie często na kanał. Jeśli szukacie jakiegoś filmu, skorzystajcie z playlist, ponieważ tam już 600 filmów posortowanych specjalnie dla Was kategoriami. Pozdrawiam Was, cześć!